Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, czyli serii, dzięki której najwięcej subujecie mój kanał, co właśnie w tym momencie robią osoby, które suba jeszcze nie mają. Dziękuję bardzo za suba. Tobie też, Tomek, bardzo dziękuję za suba, dziękuję bardzo. Moi drodzy, dzisiaj pierwszy raz na kierownicy, na mapie Hot Wheels i boję się. Nie wiem, czego się spodziewać tak naprawdę. Mam pierwszą strefę driftową do zrobienia. Zobaczcie sobie na to. W tym miejscu mamy, no, właściwie cztery zakręty do ogarnięcia. Problem jest taki, że mniej więcej w tym miejscu, o, mamy ogromnego boosta, który sprawia, że mój samochód jest trudny do opanowania na kierownicy. Także... okej. Muzyka mi się nawet włączyła. Dobra, wyłączam tą muzykę. Grobon i jedziemy. Trzymajcie kciuki. Bo coś czuję, że będzie mega głupio. Okej, no, jak się tu driftuje? Wiecie co, na pierwszy strzał, jak spróbowałem jechać tutaj na kierownicy, to miałem wrażenie, że jest jakoś tak... O kurde. Luźno ta kierownica chodzi. Ej, rozbiłem się od ściany, wiesz, punkty się dalej nabijają, no Forza, nie? Co mam dalej? Nie wiem, ile mam tu nabić nawet. Wziąłem mój najlepszy samochód driftowy. Dym spod opon leci, okej, to nie ma źle. Jak jest dym spod opon, to jest całkiem nieźle. Widzieliście, jak jechałem na ręcznym? A jak tu się w ogóle zachować, na takich zakrętach? Trzeba będzie to wyczuć jakby od nowa. Nie wiem, czy ogarnąłem tutaj dobrze ten drift. W ogóle zaliczyłem niby na jedną gwiazdkę co najmniej. Na trzy gwiazdki zaliczyłem, damn, to ile tu trzeba było zrobić? Ty, to mi całkiem nieźle poszło w takim razie. 170 tysięcy, wiesz co? Mi się wydaje, że możemy pobić ten wynik jadąc w drugą stronę, bo chyba nie będę miał tego cholernego dopalacza, który na kierownicy jest trudno opanować samochód, jak się na ten dopalacz wjedzie. Dzisiaj będziemy cały odcinek grać na kierownicy. To była tylko jedna próba driftowa. O kurde, ale ciężko tutaj. Którą sobie musieliśmy myknąć tą próbkę. Ale tu trzeba mieć mocne fury, kurde, mój Nissan nie daje rady na tych profilowanych zakrętach. Muszę go trzymać cały czas na trójce. Znaczy szeroko jest, nie? To mam jakiś tam zawsze bufor. Ale tutaj tylko trójka, bo na czwórce to już jest za muła. Czarny dym spod opon, co jest? Tak w cieniu wygląda dym? Okej. To jakiś chyba inny kolor dymu jest na tej mapie, nie wiem. No tylko trójce, na trójce. Ej, tu trzeba mocniejsze fury robić do driftu. Pana kierownicy. Kurde. Człowieku. Tutaj naprawdę, ej, ja się raz tak rozpędziłem na tej. Uderzyłem w ścianę i tak mi kierownica uderzyła mocno w kciuk. W którymś momencie tak się obróciła, tak. I prosto w tym miejscu tak. Mówię ci, takie nieprzyjemne uczucie, tak cię przychodzi taki prąd przez całe ciało. Niezbyt fajne to jest. Ale dobra, to sobie zrobiliśmy, strefa driftowa ogarnięta. A ja, moi drodzy, klasę A mam już prawie zaliczoną w 100%. Zobaczcie sobie tutaj, zostało nam do zrobienia jeszcze ostatnia misja. Muszę sobie dojechać w to miejsce i zrobić ekspedycję. Tu mam już w 80% zrobione. Ekspedycja to już chyba będzie końcowa, tak mi się wydaje. Dostajemy samochody, dostajemy prezenty za zrobienie tych rzeczy. Tak zwane wyróżnienia, nie? To możemy sobie, jakby to jest wszystko razem połączone ze sobą. Mamy jeszcze eksperta, mamy elite i mamy legend. Ja wam zrobię poradniki, bo tu niektóre rzeczy są bardzo trudne do zrobienia i też musiałem sam chwilę posiedzieć na tym, zastanawiać się, co dokładnie trzeba zrobić. Ale to jest powód, dla którego ja gram w języku angielskim w Forze w ogóle, bo jak musimy zrobić jakieś zagadki, czy jakieś takie inne rzeczy w grze, czy to w playliście festiwalowej i tak dalej, to czasami w języku polskim to jest źle przetłumaczone i ciężko się domyślić, o co właściwie chodzi, nie? Więc ja gram przeważnie w języku angielskim, bo w języku angielskim to jest na pewno dobrze wytłumaczone. Kwestia tylko zrozumienia tego języka angielskiego, no nie? I można sobie normalnie to ogarnąć. W języku polskim naprawdę, ej, mówię całkowicie serio, są nieścisłości, które potrafią wyprowadzić. Nie zawsze,
ale potrafią wyprowadzić z tego, co powinniśmy naprawdę zrobić, nie? Okej, co ja mam tutaj do zrobienia? Teraz muszę lecieć na klasę S1 i błagam was, musimy sobie na kierownicy przejechać od tego miejsca. To jest moje ulubione miejsce chyba na całej mapie. Chociaż jeszcze całej nie zobaczyłem. Już wam pokazuję, o co chodzi. Zresztą chyba oglądaliście ostatnie odcinki, no bo przecież subskrybujecie mój kanał, no to wiecie wszystko, no nie? Patrz na to, ziombel. Siety. Pierwszy raz jadę po tym, w tym miejscu na kierownicy. Jest takie... Delikatnie kierownica dryga, ale nie ma jakieś tam... Ej, zaraz będzie klasa S1, na tym odcinku będzie klasa S1. To już są naprawdę fury, które potrafią dużo. Musimy sobie skręcić tutaj, bo już mniej więcej ogarnię. Tutaj robiliśmy jedno takie wyzwanie ostatnio. I zjeżdżamy sobie na tamtą mapę. I te kaniony w tle i to wszystko. Ja sobie teraz przybliżyłem pole widzenia, jak gram na kierownicy. Ja lubię grać w Fordze na tym widoku z trzeciej osoby, bo lepiej jest wyczuć samochody niż na widoku z kokpitu. Przynajmniej jak się gra na Xboxie, na PC-cie można sobie pole widzenia z kokpitu trochę poszerzyć, ale tutaj na wersji tej Hot Wheelsowej można sobie ogromny ten kąt pole widzenia zrobić. Ono mi troszeczkę już przeszkadzało, żeby dobrze wyczuć ten samochód. Dlatego sobie ustawiłem trochę węższe, przez to ten efekt prędkości jest trochę mniejszy. Okej, jesteśmy już w... Jesteśmy już na miejscu sobie i zaczynamy. Co my tu mamy do zrobienia? Solo, klasa S1. Trzymajcie się krzeseł, sedesów, czy gdzie tam jesteście, bo prędkość się teraz zwiększy. Co my tu mamy? Chupan, 3.3 liter twin turbocharged. You ready? Gorsze jakieś. Muszę zobaczyć. Chupan. Co to jest? That's good. Już raz, czekaj. Pierwszy raz w życiu widzę tę furę. Czasu mamy dużo, 6 minut, żeby dojechać do celu, to myślę, że na spokojnie sobie poradzimy. Klasa S1, ej, spoiler, jaki w ogóle, jaki dziwny samochód, nie? Czy pan, ja pierwszy raz, co to? Ale dziwak. Byk. O, a co to tutaj na dole? Jacyś ludzie? 6 minut miałem na to, żeby tu dojechać? I'm not about to miss out on the chance to race a future legend through the canyon. What my little cousin means is he begged me to bring him along. Luckily, I was feeling generous. And he is a worthy opponent for you. So... Okej, okay, będę się z kimś ścigał, no jak żeby inaczej. Wheels legend through the canyon. Beat Rami, and I'll put you through to the next round. Okej, okay, let's go. Muszę go pokonać. Ja myślałem, że to jest jakieś Porsche. Nie ma nic wspólnego z Porsche? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, kto wie. Chodzi mi o ten samochód, który prowadzę. I pętla. Oj, nie wiem, czy na pętli dam radę tak ładnie. O kurde. Najlepsze jest to, że w każdej chwili możemy się do góry kołami zatrzymać na szczycie tej pętli tym samochodem i nie spadniemy, nie? To jest sztos. Tylko pytanie, czy twój samochód da radę podjechać pod tą pętlę. Jakby będzie trzeba to wszystko sobie pobadać, nie? Się jedzie normalnie, jak po normalnym torze. Ej, dogania mnie chyba gościu. Ej, na razie jakoś mi idzie, nie? Ej, tu musimy sobie nawrotkę zrobić. Wiesz co, tak naprawdę, teraz tak to dostrzegam, że... Chyba nawet osoby, które grają na kierownicy, nie będą miały tak źle w tych Hot Wheelsach. Przynajmniej jak do tej pory, bo zauważyłem, że jak się jedzie mega precy... Jak się jedzie w dużą prędkością, to trzeba precyzyjnie używać tego skrętu. Nie wiem, czy w tym wypadku nie będzie nawet lepiej na kierownicy grać. A zobaczymy, jak to będzie na późniejszych wyścigach. Teraz wkraczamy w klasę S1. Grałem do tej pory na tej mapie na padzie, także grało mi się wyśmienicie na padzie, jest fantastycznie. Na kierownicy myślę, że będzie mimo wszystko trochę gorzej, ale zobaczymy. Nie poddaję się. Wow.
Ale fajnie to wygląda, człowieku. No i gotowe. Udało się pokonać tego typa. Nice. Dobra, mamy radary, mamy strefę driftową. O, to będzie pierwsze, co sobie zrobię, bo mam samochód driftowy już przygotowany w klasie S1 na spokojnie. I słuchajcie, to jest klasa S1, jeszcze klasa S2, klasa X. Ja już mam chyba mapę skończoną, tak mi się wydaje. Dobra, najpierw strefa pomiarowa, bo ja po to podłączyłem tą kierownicę teraz, żeby sobie na tym dodatku to obadać. I ten samochód wylądował w moje łapy, tutaj jakieś chłodzenie, jakieś... Co to jest w ogóle? Ale to jest normalny, produkcyjny chyba samochód, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, przechodzimy do mojego najnowszego driftowozu, czyli Nissana 370Z Nismo. On jest w klasie S1. Także doskonale będzie pasował do tego wyzwania, które mamy tutaj do zrobienia, czyli wyzwania driftowego. Dobra, idziemy sobie tutaj i jak to wygląda? Zacząć, a tu są te dopalacze. Ach, nie ogarnę z tej strony. Aha, tu się zaczyna ta strefa. To ja zacznę sobie z... Kurczę, będę jechał od dołu. Czekaj, a ja nie mam na przykład z formuły drift jakiegoś samochodu w klasie S1? Bo nimi całkiem fajnie się driftowało w tej części. Pewnie, że mam tą BMW-kę, przecież to dużo mocniejsza fura jest. BMW-ka ma 800 koni. Tutaj wszystkie te samochody z formuły drift są właściwie w klasie S1, tylko niektóre są w S2. Spoko. Dobra, to biorę sobie BMW-kę, bo mam już ją dostosowaną. No i najpierw spróbujemy sobie od dołu pojechać. Dobrze jestem ustawiony. Tak, jest tam już ta strefa driftowa. Ależ brzmi ten samochód, co? Dawaj, dawaj, dawaj! Oj, ciężko! Teraz spróbuję trójką. Oj, trójka za krótka jest, a czwórka za mocna. O kurde ty! To co, muszę tu z góry chyba lecieć? Chyba tak. Dobra, zawracamy sobie. Czekaj, zrobimy tu fajnego bąka. Zobacz. Fajna ta BMW jest. Dobra, lecimy sobie w tą stronę. Z góry powinno się chyba udać, nie? Ale mi rękę wyrwało. 100 tysięcy było na jedną gwiazdkę, także 120 tysięcy też raczej będzie słabo. Za mało mocy jest, za mało mocy. Dajmy turbo, supercharger dajmy. I ulepszmy to i myślę, że będzie giga. Kurde, klasa mi nie poszła do góry. Ja nie wiem, czy opanuję teraz tę furę. Czekaj, dajmy szersze opony, bo naprawdę grubo będzie teraz. Czekaj, może z przodu też dajmy szersze, no jak? Przecież nie wiem, czy opanuję ten samochód. Tyle koni. 1000 koni, 1400 czy 1040 tam było? Nie ma znaczenia, to jest kurde za dużo. Ale spróbujemy, zobaczymy. Jedziemy, zobaczmy. Najpierw zróbmy sobie tutaj. O, go obraca. Dałem też najszerszego kapcia. On go mieli tak, jakby to było nic. Dawaj, kąt! Ach, nie dało rady go tutaj zrobić. Trochę za długą piątkę zrobiłem. A spróbuję w drugą stronę teraz. Szaleństwo totalne, te odwroty na tych zjazdach, tutaj się prawie, wiesz, pionowo w dół jedzie niekiedy. Ja nie wiem, tam jeszcze będą jakieś strefy driftowe? Daj spokój. 244 stopnie na tylnym laćku. Kurde.
Ale głupio wygląda ten drift, nie? Pierdicze. No niby nabiłem te punkty, ale drift mi się sam w sobie nie podobał. Chodzi o to, że samochód dziwnie się zachowuje, jak ta droga się tak przechyla, jak ma taki duży kąt. Wtedy ciężko jakby zrozumieć, nie? Od razu. Jeszcze ta moc potworna. Już w ogóle ciężko samochód opanować. Ale 3 gwiazdy wbite, ja myślę, że możemy iść dalej na spokojnie. Czyli mamy, wygląda na to, że mamy po jednym wyzwaniu na każdą klasę, nie? Tak to działa tutaj. Czyli jeden drift na każdą klasę, jeden tam jakiś skok, jedna strefa pomiarowa, jeden radar i tyle, nie? I idziemy do następnej klasy. Tak to tutaj wygląda. O kurde, ale samochód do driftowania na tych torach trzeba mieć naprawdę solidny. Ej, kierownica mi się wyrywa z rąk tutaj. Naprawdę, ja nie jestem w stanie jej utrzymać, takie rzeczy się tu dzieją dziwne. Z piątki praktycznie z miejsca ten samochód teraz... Patrz jakie kąty. Ale dziwnie się tutaj. Trzeba mieć generalnie bardzo mocny samochód, żeby przelecieć te tory. Na przykład tutaj spróbujmy sobie tą nawrotkę zrobić. Okej. Ach, nie dam rady. Mocy zabrakło mu tutaj już. Widzicie, tutaj samochody się strasznie mulą, jak jadą pod tą górę. Jeszcze próbujemy tu driftować, to już ciężko. O, tu jeszcze pętlę jakąś mamy. I na pętli driftem. O, pierwszy raz na Porsche. I ja pierdolę, co to było. Pierwszy raz na pętli byłem na tym, na kierownicy. Jo. Co się dzieje z moją kierą, ej? Ła, ile ty się idzie namęczyć przy tej kierce teraz. Dobra, jak będę driftował, to na pewno nie na jakichś kurcze boostach, które tutaj są, tylko raczej na o takich miejscówkach jak tutaj, gdzie jest w miarę prosto, to na spokojnie sobie podriftujesz, nie? O, tak jak tutaj. Ale jak jest trochę jakiś taki profil na drodze, to już ciężko, jakoś tak naprawdę albo samochód się muli, albo za dobrze przyspiesza. Ale mała moc tutaj się kompletnie nie spisze. Nie wyobrażam sobie, w którym miejscu moglibyśmy fajnie podriftować samochodem, który ma bardzo mało mocy. Jak gdzieś koło 300, czy tam 600 koni nawet. Tak, 600 koni w Fordzie Horizon to jest mało mocy. Dla niewtajemniczonych. Tysiąc koni to jest minimum tutaj do driftowania. Zobaczcie, ja mam tam nieco ponad 1000 koni mechanicznych samochód do driftu, a on i tak się tutaj muli na niektórych zakrętach. Zwłaszcza jak się jedzie pod górę i zakręt jest jeszcze wyprofilowany. Ostro pod górę, bo jak to delikatnie, na przykład jak tutaj, powinniśmy chyba dać radę. Ja zrobiłem właśnie kiss the wall. Czy ja powinienem wbić 6? O, straciłem wszystkie punkty. O właśnie, driftuję na tej magnetycznej. Co tu się stanie? Czekaj. O, co tu biega? O, fuck, ja nie potrafię tego zrozumieć. Co tu się dzieje? Znaczy, tutaj na tym torze magnetycznym w ogóle nie powinny nas interesować przechylenia, no nie? No bo jesteśmy zawsze przyssani w ten sposób. Nie? Więc jak tor jest przechylony tak, to my i tak jesteśmy do tego toru w ten sposób przyssani, więc teoretycznie powinno nam się driftować jak po równej drodze. Zobaczmy. Co do ciula? Jakby podejrzewam, że jest tak jak na równej drodze, ale mój mózg nie ogarnia. Wow! Tak, chyba faktycznie jest jak na równej drodze, bo mnie tak odwróciło typowo właśnie. Za dużo gazu dodałem. Bo to jest kwestia zrozumienia tego, co się właściwie dzieje z tym autem, nie?
Ale dziwne to jest, ziomek! Totalny mindfuck tutaj driftować. Przez przypadek zrobiłem. Ej, pierwszy raz zrobiłem taki drift. Przez przypadek, jak to się nazywa? Wejście tyłem? Jakoś tak. Ej, to był totalny przypadek. Ja nie wiem, co ja robiłem nawet. Ej, to kierownica za mnie zrobiła. Oh, fuck. Ale ciężko, w niektórych miejscach jest bardzo trudno zrozumieć, o co chodzi. Dobra, teraz tu. Tutaj jak pod górę jedziemy, jeszcze ten profil, traci moc samochód i zaczyna się prostować. Dawaj, jest w jakichś murach, ty! Gdzie, w jakich ja czasach żyję, ty? Ta kierownica, wiesz, taka super sztywna jest przy tym wszystkim. O, tam mamy znowu tą pętlę. Tego znowu nie ogarnę, tych magnesów. Ja podejrzewam, że tu wszystko dobrze działa. Ale ciężko to zrozumieć, wiesz? Ja nie wiem, co się tu dzieje. Mam wrażenie też, że samochód jest generalnie... On jest przysany. Zobaczcie, on tak... Nie, no też zarzuca dupą. Mam pojęcia, ziomek. A patrzcie, to jest dobre. Teraz jesteśmy... Także bokiem będziemy spadać, więc jak zjedziemy z tych magnesów, to zobaczcie, co się stanie. Niezłe to jest, co? Ej, ten dodatek jest przesadzony. Ja nie mogę teraz samochodem ruszyć nawet. Wydaje mi się, że coś jest z tymi magnesami jednak trochę nie w porządku. Ale z drugiej strony ciężko mi ogarnąć, co? Mam wrażenie, że to może być coś ze mną nie tak. Znaczy, z każdym z was też by było coś nie tak, jakbyście tu jechali. Bo na tym się driftuje po prostu dziwnie. Ciekawe, jakby było na padzie. Musicie to sprawdzić za mnie. Samochód jest jakby bardziej przyssany? Nie wiem. Opa. A na to zjechałem i od razu zaczął tak, wiesz, driftować. Nie wiem, kurde. Tu jakaś pętla. Kurczę, ej. Ale tu dziwnie się czuję na kierce. Chyba spadek w dół ostry. O! Ja nie mam już biegu! Tuska to max! I drift. O, jakby to się udało! Tak, żeby nie uderzyć. O, ale ta BMA przyssana się tu jakaś taka zrobiła. To znaczy bardziej niż bym się spodziewał tego po niej, nie? Okej. Okay. Tą drifty są. Nie ma na co narzekać. Och, kurde. Ale czad, człowieku. Driftowy orgazm. Bez tu. Dawaj, bejca. Jak to czadersko wygląda? O kurde, ale dziwnie. Ja podejrzewam, że jak już się tu nauczę driftować i pójdę na zwykłą mapę, to będę musiał się od nowa driftu uczyć kompletnie. Człowieku, to jest tak dziwnie. Nie wiem, czy to ogarniecie. Jak ktoś z was gra na kierce, niech koniecznie napisze w komentarzu swoje wrażenia na tej mapce z driftowania, bo jest ultra dziwnie, nieintuicyjnie, jo. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, nie? Ale na tych magnetycznych jest najgorzej, jest największy mindfuck. Kurde. No nic, moi drodzy, skoro już zostawiliście suba, to mogę was odprawić. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba i miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Thanks.